Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze Standoff 2, czyli grze, która naprawdę, ale to naprawdę przypomina Counter-Strike'a Global Offensive. Wiele rzeczy podczas tego oglądania przykuje Waszą uwagę, że jednak była narobiona na podobieństwo Counter-Strike'a kiedyś. Chciałem właśnie z niej nagrać już Let's Play z pierwszej jej odsłony, ale wydawało mi się takie sterowanie niezbyt dobre, więc teraz, kiedy wychodzi jej druga odsłona, tak jakby, jeszcze jest w fazie testów, więc tam nie wszystko jest dopracowane, ale po prostu zobaczmy, jak ona wygląda i uwierzcie mi, zobaczycie jakieś tam podobieństwo. Dosłownie zagrałem jeden mecz, więc tam będzie ma jakieś bezsensowne statystyki. Nieco sensitivity, bo wiem, że tutaj naprawdę o to sensitivity jest trochę trudno. Znaczy z tym jest trudno troszeczkę, więc zacznijmy. A więc tak się prezentuje gierka. Ojej, naprawdę jest trudno jeszcze. Co to za gra? Strasznie pod tym względem zła. No i moim zdaniem, kiedy jestem tak można widzicie moje odstawienie, nawet ich nie dotykałem jeszcze. Nie wiedziałem, że się da nawet. No więc dobra, jeśli nie przyzwyczajony do takich sensitivity, to ma się niezły mindfuck, kiedy wchodzi się do nowej gry. A więc dobra. No, mniej więcej to wygląda jakoś. Gościu przyszedł tutaj, o strasznie to wolno idzie. No i oczywiście snajpera, AWP-a, bo jakby inaczej. AWP, oczywiście pierwszym. Kurde, ej. Zabiłem kogoś! Nie wierzę w to! Zobaczcie, zabiłem kogoś! No nie wierzę! Zostaw mnie! Gnoju, kurde, najgorszy człowieku! Zemczurą będzie latał, chociaż ja też latam zemczurą, ale nie zabijam innych, bo nie umiem. I to jest zasadnicza różnica. Dobra, mamy tutaj wybór broń zupełnie jak z GTA, prawda? To jest dosyć śmieszne. Dobra, mogę sobie zmienić na Deagle'a, ale mogę też... Gdzieś tu mogę. Wow, jaki digielek. W ogóle zobaczcie na tą grę pod względem graficznym. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taka gra umknęła nam tak po prostu pod bardzo ładną grafiką. No przyznajcie, że ta grafika tutaj nie jest zła. Ale to może po prostu moje odczucie czy coś. Dobra, gin. Dobra, i ty też gin. Ej, headshot czy coś. Dobra, teraz tutaj, chodź tu, gościu. Nie ma to tam, to nie ma. Kurde, nie mogę skakać. Dwa razy jak nam trzeba uderzyć, żeby skakać. Taki tip. Zabiłem? Nie zabiłem, oczywiście, że nie, bo jestem słaby i w ogóle nie mam amunicji już. Dobra, idziemy z tym wielkim najgorszym. Jaki on wolny. Kurczę, no nie wierzę. Czemu? To jest w ogóle takie skupienie, prawda? Takie na chwilę, tak się zatrzymujesz, skupiasz. No i potem i tak nie trafiasz, bo ta gra jest straszna. Nie no, to sensitivity jest straszne, nie mogę tak grać. Nie wiem jak wy, ale... Kontrol. No i na maksa trzeba, no... Wracaj tu. Dobra. No oczywiście znowu zdejmiłem, bo czemu by nie? Zabiłem headshot! Zabiłem go i z headshota, nie wierzę! No nie wierzę w to, o kurde, kolejny. Tym czwórom. Kolejny tym czwórom, tylko się on się podział. Wszedł chyba do tego budynku tutaj. Wszedł i nie chce wyjść. Albo i go tu nie ma. Tam jest jeden za WP-ą. Ja nawet nie idę, bo na dystans to raczej szans za WP-ą nie mam, prawda? Każdy to je. Okej. Okej. Dobra, idziemy. Oj nie! Jakim ja jestem złym człowiekiem teraz? Ha 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 ha. Nie ma to jak być złym człowiekiem. Widziałem tam jednego snajpera, wiem o tym, ale... Ło! Ile ja ich zabiłem! Nie wierzę, jak można takim mordercą być najgorszym. Ja nie mogę. Ale to dobrze. I kolejny headshot! Jak to siada? Taka gra, co by się pomyślał... Odwróć się, gościu. W ogóle nie mogę w dół obniżyć. Kolejny headshot! Nie mam pytań, ja już w ogóle nie muszę strzelać. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem teraz. Nie wiem, którym ja jestem w ogóle tutaj, bo tutaj jakiś licznik jest chyba, prawda, czy coś? Ale... I tak się czuję szczęśliwy. Jestem naprawdę szczęśliwy, że tak mi się udało grać. O ty, gnoju! Co? Co myślisz? Co? Wyjdź! Wyjdź, a nie! Czy będziesz kampił? Mamusia nie uczyła, że się nie kampi? Nie uczyła? Jak ci dawała to AWP? O nie! Nie ma kosy. Kurczę, podszedłem do niego chociaż. Dobra. W ogóle przepraszam was, że tak strasznie, ale to strasznie mało rozmawiam teraz. Jestem małomównym człowiekiem. Nie jestem małomówny, ale po prostu się skupiam. I tak naprawdę się skupiam. Dobra, pestujemy, bo ta gra jest ciężka. Ta gra jest naprawdę taka do skupiania, prawda?
Tutaj kurczę, no raczej trzeba się skupić. No ale każdy, kto gra w CS-a, jednak wie o tym, prawda, że tego typu FPS to po prostu są gry, które naprawdę wymagają skupienia i po prostu trudno się przy nich rozmawia. No więc tyle. No dokładnie. Dobra, my sobie idziemy. Dokładnie, jeszcze za WP-em nie mogę, nie trafiłem przycisk strzału. Nie wierzę w to. Oj, dobrze, zabili go. Krótko trzeba, krótko. Krótko snajperów. I wszyscy latają ze snajperami, to mnie najbardziej zastanawia. Nie wierzę. Nie wierzę, i snajperka, znowu AWP-a. Tu się jakoś zmieniało te AWP. Zobaczmy na. Jestem pierwszy. I jestem pierwszy w rankingu. Dobra, zabiłem gościa. Dobra, gitara. Tu mogę zmieniać, dokładnie, tu mogę zmieniać. I sobie nawet zmieńmy. A co? Close. I już mam AWP. I już mam AWP. No i co? I co zrobicie teraz? No i najgorsze. Co myślisz, że jak się mamu się dała AWP, to fajnie będzie? To fajnie będzie tak kolegów tutaj w grze? Nie. Wychyl się tylko. O Jezus, czy ja zabiłem swojego? Nie, chyba nie. Ale on mnie ochronił. O kurde. O kurcze. Kurcze. Ale przynajmniej trzy fragi, prawda? To zawsze na propsie. A gość w ogóle już celowany, prawda? Nie no, snopał mi się już cel. Nie no, trzeba się ruszać, to cholernie. Siusiaka dostał. Nawet ma taką kropkę, ale fajne ma jeansy. W ogóle, jejku, naprawdę, to jest strasznie ładnie odwzorowana gra. No przyznajcie, że grafika to tu jest miodzio, tak trochę. Kurde, nie umiem ze snajpery, to nie jest dla mnie ta gra. Jak tu wszyscy ze snajpery kwalą? No i gitara. Trzeba się po prostu wcelować kogoś, tak? Wiadomo. No ale snajperom to raczej wiadomo, że się trzeba wcelować. Tylko po prostu tutaj trudne jest to sensitivity, prawda? Czyli po prostu płynność tych ruchów nie jest tak bardzo. Ej, pierwszy strzelbem, ale dobra. Po prostu, no, tak mi się wcześniej wydawało. No po prostu płynność ruchów nie jest aż taka dobra, jakby się tego czasami wymagało, więc sobie zmieńmy broń na M4 i przynajmniej będziemy mieli tą. Wow. Tą będziemy mieli przewagę, że po prostu mamy. Możemy. Więcej razy spróbować, po prostu nie każe nas gra tak automatycznie za to, że nie trafiliśmy, tylko mamy po prostu możliwość, mamy możliwość ponownego oddania strzału. Kim ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czy on go zabił? Co zrobisz, gościu? Kurde, jeszcze gigielka mi tak ładny henry dał. A nie, to jest czwóreczka, dobra, myślałem, że on z gigielkiem lata, a jednak nie. W ogóle mało tu broni, nie wiem jak to odblokować inne bronie, ale wydaje mi się, że po prostu to jest wina tego, że jeszcze nie doszło do gry. Może być tak, że po prostu jeszcze nie ma broni w grze i tam parę menu nie jest jeszcze odblokowane. A więc serdecznie Was zapraszam oczywiście, pamiętajcie, że linki wszelkiego rodzaju macie w opisie. Uratuję cię, Pokemonie, nie uratowałem, ale przynajmniej zabiłem. Wszelkiego rodzaju linki macie w opisie i właśnie tam również znajdziecie link do tej gry. Okej, wymieńmy sobie broń, może tak zdobyłem, chociaż nie wymieniajmy. Po prostu zaczajmy się, aż ludzie będą chcieli tą miejscówę zdobyć. A widzę, że nikt nie chce, więc po prostu wyjdźmy stąd. Ej, czemu to tak mało HP zabiera? No nie wierzę w to. On mnie zabił jednym. 92 HP mu wziąłem. No i kolejny. Co? Jeśli to nie powinieneś już żyć. Nie powinieneś, nie powinno cię tu być, drogi kolego. Dobra, jest headshot. I kolejny, kurczę, z tej AWP, nie wierzę. Są dosłownie trzy bronie, które istnieją na razie w tej grze, czyli AWP-a, M4-eczka i Digielek, czyli taki można powiedzieć jeden z popularniejszych. Tak jeszcze kałach by się przydał. Wow! Kałach by się jeszcze przydał i byśmy mieli już taki full tych popularnych broni, nie tylko CS-owych, ogólnie broni. Ale co to? Co to za miejsce? Idźmy tutaj. Tu wygląda jak w ogóle jakieś miejsce do snajpienia. Jeśli ja tak mogę. Nie mogę tu wejść, ale to tak wyglądało, jakby naprawdę można było tu wejść. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku, takim zapoznawczym z grą Stand of 2. Myślę, że on się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę i subskrypcji. Wiem, że wiecie, że można dać tą subskrypcję, naprawdę można ją dać. I byłoby mi niezmiernie miło. Więc tak, Stand of 2 jest naprawdę gierką, która fajnie się zapowiada. Po prostu gra z taką grafiką, z takim potencjałem. Jeszcze to sterowanie niezbyt dobre i przydałoby się jakieś wspomaganie po prostu do strzału, bo jednak wiadomo, że tablet, telefon to nie jest idealne urządzenie do strzałów. Ale gra jest naprawdę dobrym, można powiedzieć,
nie chciałbym użyć słowa klonem, ale po prostu jest dobrą grą naśladującą CS-a w wydaniu mobilnym. Moim zdaniem naprawdę, jeśli twórcy tutaj dołożą wszelkich starań, a widzę, że tutaj mogą być różne bronie, mogą być rankedy, system przyjaciół, to naprawdę gra może się rozwinąć. A więc zostawiam Was z moim zdaniem. Pamiętajcie, macie link w opisie do pobrania. To tyle, trzymajcie się, cześć!